Konfigurator linii Industrial to narzędzie stworzone przez laboratorium badawczo-rozwojowe firmy Novol. Dzięki niemu klienci mogą samodzielnie dobrać produkty do wymalowań w określonym środowisku korozyjnym i na konkretny okres trwałości wylakierowanych elementów. Konfigurator został zaprojektowany w oparciu o normę PN-EN ISO 12944, która określa, jakie materiały i jakie ich grubości należy zastosować, aby zapewnić prawidłową ochronę antykorozyjną. Prześledźmy teraz, jak działa konfigurator na konkretnym przykładzie. Pierwszym krokiem jest wybór rodzaju podłoża. Mamy do dyspozycji aluminium, stal lub ocynk. Po wybraniu konkretów wybieramy rodzaje elementów. Elementy możemy wybrać z listy branż, w których działa firma Novol. Jeśli ich tam nie znajdziemy, klikamy wtedy inny. Następnym to stopień przygotowania podłoża. Jest on oparty o normę 12944 i taką najbardziej popularną jest obróbka strumieniowo-ścierna i klasa czystości SA 2 i 1 druga. Następne to klasa korozyjności, również w oparciu o tą normę. Im wyższa cyferka, tym bardziej agresywne środowisko. Typowym środowiskiem przemysłowym czy miejskim jest klasa C3, więc ją też wybierzemy. Okres trwałości, proszę pamiętać, że nie jest to gwarancja, a czas, w jakim dany malowany element będzie eksploatowany. Taki czas średni między 7 a 15 lat to jeden ze standardów. Wybór systemu lakierniczego to system 1K lub 2K. Prześledźmy najpierw system 1K. Wybierając produkt jednokomponentowy, musimy oczywiście zastosować podkład. Podkład jednokomponentowy to podkład alkidowy, ale mamy również do dyspozycji gruntoemalię. Gruntoemalia to produkt, który zawiera podkład i lakier nawierzchniowy w jednym. Wybieramy podkład alkidowy, w tym przypadku jest to podkład alkidowy Protect 371 i wybieramy lakier nawierzchniowy. W zależności od stopnia połysku, w tym przypadku możemy mówić o lakierze alkidowym nawierzchniowym 3090, czyli wybieramy pełny połysk. W momencie wyboru lakieru nawierzchniowego wyświetla się nam cała lista specyfikacji technicznej. Natomiast jeżeli mówimy o systemie 2K, to mamy do wyboru gruntoemalię poliuretanową dwukomponentową, która zapewnia nam oszczędności czasowe, jak i materiałowe, ze względu na to, że zawiera grunt i lakier nawierzchniowy w jednym. Standardowo technologia zawiera podkład epoksydowy i lakier nawierzchniowy. Wybieramy najbardziej popularny, czyli Protect 365. Z lakierów nawierzchniowych możemy wybrać lakiery poliuretanowe lub akrylowe różnego stopnia połysku, od 20 do 90%. W tym momencie wyświetla się nam pełna specyfikacja techniczna całej warstwy. Wybierając podkład epoksydowy i lakier nawierzchniowy, mamy dwie warstwy i podstawowe badania, które zostały wykonane w oparciu o badania ISO. Można to wydrukować i przekazać klientowi. Proszę pamiętać, że przy wyborze rodzaju podłoża, jeśli chodzi o normę 12944, dotyczy ona tylko stali i ocynku. Natomiast aluminium jest systemem, który został stworzony przez laboratorium firmy Novol na potrzeby klientów. Konfigurator to narzędzie, które w łatwy i szybki sposób pozwoli na wybór konkretnej technologii do wymalowań dowolnych elementów.